Halo, 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 halo. Czy ja jestem, czy mnie słychać? Powinno być mnie słychać. Połączenie, słuchajcie, nie zdechło, bo była przerwa. Daliśmy kozłu prezent. Dobra, posłuchajcie, drodzy widzowie, będziemy grali sobie w Mordheima, jak będziecie się temu wszystkiemu przyglądali. Jak widzicie na ekranie, macie no, jedna kamerka na mnie, jedna kamerka na parę graczy, która będzie wchodziła akurat tutaj. I jest jeszcze mapka. Jak widzicie te numerki 1, 2 i 3, to są takie wskaźniki, gdzie ja dla was będę pokazywał, gdzie mniej więcej bohaterowie się pokazali i gdzie ich postacie właściwie gdzie przebywali. Ja to będę aktualizował za każdym razem, jak gracze będą wychodzili stąd, kiedy będę miał właśnie chwilkę, żeby ewentualnie tutaj nanieść te zmiany. O, muszę chyba coś wyłączyć. Dobra. Co więcej, bohaterowie będą grali następującymi frakcjami. Karol z Lewym będą czarodziejami z Kolegium Magii. Jeden z nich będzie czarodziejem światła, inny będzie czarodziejem cienia. I to będą bohaterowie na profesji mistrzowie magii. Druga frakcja to będzie Kozioł z Joshem i oni, znaczy nie mówię to odnośnie tych numerków, bo to się może zmienić, to w takiej kolejce jakie oni wejdą. Kolejna frakcja to będzie Kozioł z Joshem i oni będą grali Norsemenami. Jeden z nich będzie grał rycerzem chaosu, drugi będzie grał czarnoksiężnikiem z nastawieniem na przywoływanie demonów. I trzecia frakcja to jest Nikos i Słowik i oni będą grali nekromantami. Jeden będzie miał profesję poprzez guślarza czarownika na czarnoksiężnika, a drugi będzie renegatem mistrzem magii nekromantą. O, i tu są trzy frakcje. Norsemeni, czarnoksiężnicy i magowie. Będzie naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. Który gracz będzie grał, którym bohaterem, to zobaczycie, bo oni będą najpierw wchodzili, każda grupa wejdzie na 20 minut najpierw do mnie. O, będę potrzebował licznik. Dobra. Każda grupa będzie wchodziła na 20 minut za pierwszym razem, a potem tylko co 10 minut. Pierwsze 10 minut ja będę sprawdzał, czy oni dobrze rozwinęli swoje postacie, czy dobrze wykorzystali wszystkie punkty doświadczenia, bo mają w sumie do rozłożenia 900 punktów na cechy, na umiejętności, zdolności albo coś specjalnego. To specjalnego to jest o zależności już od postaci. Bo na przykład jeden mag ma magiczne przedmioty, a drugi mag ma zaawansowanego chowańca do wybrania. Inni też mają jakieś inne uzbrojenie. Rycerz chaosu ma artefakty i dary chaosu. No zobaczycie, jak będą wchodzili. Więc ja będę musiał potem sprawdzić, czy oni wszystko dobrze rozłożyli. Będą losowali plotki, jakie poznali na terenie Mordheimu. Dwie plotki będą losowali. Losują także miejsce, z którego wejdą. Jak widzicie na tej mapie, jest w sumie 8 różnych dróg, którymi można na tę mapę wejść. No i oni będą losowali właśnie skąd weszli. Więc ja później będę przesuwał mniej więcej, gdzie bohaterowie którędy weszli. Postaram się to robić na bieżąco, ale no, przede wszystkim liczy się jednak moja gra z nimi, przykro mi to mówić, a nie streaming. Więc ja to po prostu uruchomiłem, żebyście wszystko widzieli. Ja widziałem, że jest Darfeszek, jeśli Marcin, jeśli chcesz, możesz zrobić ankietę, która drużyna wygra. Bardzo proszę, słuchajcie, to już wam zostawiam, Darf Eszek będzie, bo widziałem, że jest, będzie właściwie pilnował porządku i ustalmy tak, że to jednak on będzie robił te ankiety i ich pilnował. Ale raczej ja czatu, teraz mam jeszcze chwilkę, żeby popilnować i poczytać ten czat, bo oni im trochę jeszcze zajmie, zanim tutaj przyjdą i będą gotowi grać. A w międzyczasie czwórka graczy będzie tam siedziała i grała sobie w jakieś karty, gry, siedziała przy piwku. Jest Darferzyk, dobra, cześć. Co jeszcze? A, gdzie jesteśmy? Gramy w knajpie, w karczmie. Czemu nie gramy w piwnicy? Tylko, że w końcu chciałem wyjść, zagrać gdzie indziej. Czasem dobrze jest się wyciągnąć, wyrwać z piwnicy mojej, no. W końcu można sobie przyjść, napić się, jest przyjemny klimat. Zawsze gramy. Gramy trzeci raz Mordheima tutaj. A zdarza się, że tutaj to jest taki oddzielny pokój, jak widzicie, tu jest bardzo cicho, jest oddzielna sala, którą mieliśmy zarezerwowaną na dzisiaj i naprawdę bardzo przyjemnie się tutaj gra. Tutaj ta kamera działa, w porządku. Ankietę, Marcin, możesz zrobić nawet może na 6 bohaterów, albo na 3 frakcje, jak chcecie. Przypominam, frakcje nekromanci, Norsemeni oraz
magowie kolegium. Patrzę sobie, co tutaj piszecie. Tak, Kijek się pyta o modyfikację. Lothar odpowiedział. Bardzo dobrze. Tak, jest prelekcja dokładna. Ona tam trwa jakieś 25 minut. Są wszystkie zasady odnośnie tej modyfikacji. Ja to nazywam modem do Warhammera do drugiej edycji, bo to właśnie tak wygląda. Od razu mówię, Mortheim nie musi je trzymać stricte uniwersum. Tutaj coś jak Blood Bowl. Jeżeli gra się w Blood Bowla, no to nie ma czegoś takiego jak Blood Bowl w świecie Warhammera. Jest Snot Bowl, ale to jest zupełnie co innego. Nie masz szans, żeby Chaos miał swoją drużynę i grał w futbol na przykład z Imperium. Dlatego tutaj też Mortheim nie musi się trzymać stricte uniwersum, więc bądźcie też na to przygotowani i od razu wyprzedzam jakąś ewentualną krytykę. Tak, będzie tak dużo magii. Słuchajcie, bohaterowie nie wiedzą, jakie są frakcje pozostałych. Oni woli to utrzymać do samego końca w tajemnicy. A dlaczego? Dlatego na przykład, żeby spośród swoich możliwości wyboru nie ustawili się konkretnie pod zwalczanie jakiejś danego typu jednostki. Powiedzmy, że któryś z bohaterów, powiedzmy, że magowie mają przedmiot, który będzie zadawał dodatkowe obrażenia demonom. I nie wiadomo, czy oni to wybiorą, bo jeśli wiedzieliby, że ktoś gra demonologiem, to wiadomo, żeby wtedy to wybrali. Ale zrezygnowaliśmy z czegoś takiego, więc oni kompletnie nie wiedzą, kto jaką frakcją gra. Wy wiecie, ja wiem, ale to na razie tyle. Tak, i całkowity przypadek, że jedni grają nekromantami, drudzy magami i w trzeciej drużynie jest demonolog. Całkowity przypadek. Jest tylko jeden wojownik i pięciu magów. Dużo magii, będzie dużo zabawy, na pewno. Będzie dużo manifestacji, też zgadzam się. Nie, nikt nie gra orkami z kawenem. Z kawenem już graliśmy, orkami nikt nie chciał wybrać. Wiesz, że ludzi też nikt nie chciał wybrać. Może za rok. Nurgla brakuje? Tak, jest z tych od Norsemenów. Jest jeden, jest od Korna, drugi tak bardziej trochę od Cincha. No tak. Tak troszkę. No tak jak powiedziałem, nie muszą się lubić, ale nie musimy się trzymać aż tak dobrze uniwersum. Mapa będzie powtarzać co chwilę te odpowiedzi. Tak, ta mapa, po to są numerki 1, 2, 3, żebyście wywiedzieli mniej więcej, jaka jest szansa, że dwie drużyny się spotkają. Zresztą zobaczycie, jak ja to będę robił. Będę troszkę naginał też czas, żeby było po prostu ciekawiej, tak? Oni mniej więcej teoretycznie każda runda, czyli po jednym wejściu każdej drużyny powinno się dziać jednocześnie. Czekajcie, coś tu zimno jest. Po prostu musi być zimno. Pula raz czy była? Tak, jest lista frakcji w ogóle, jakie biorą udział w Mordheimie. A no właśnie, oczywiście celem każdej frakcji będzie zdobycie trzech kamieni. Ogólnie to jest spaczeń, bo to są fragmenty meteorytu. Wiadomo, że to jest spaczeń, ale właściwie w Mordheimie to jest tak, żeby każda frakcja mogła tego dotknąć, więc nie jest tak nutujące. Tak, celem jest zdobycie trzech kryształów i ucieczka z terenu, na którym gramy, albo wyeliminowanie dwóch pozostałych frakcji, co zdarzyło się rok temu. Dwa lata temu jedna drużyna zdobyła nawet cztery kryształy. Akurat tak było, że rozwalili drugą drużynę, tamta miała 2, 2 plus 2, 4 i gramy na pewno coś najpóźniej do godziny 20:30, bo tak mamy tutaj zarezerwowane i niestety zamykają nam knajpę. A czego możecie się spodziewać? Na pewno możecie się spodziewać tego, że gracze będą z wielką przyjemnością chcieli siebie wzajemnie rozwalić, znaczy bohaterowie graczy. I to będzie naprawdę bardzo emocjonująca zabawa. Najciekawiej będzie, jak wejdzie będzie cztery graczy i to... Na szczęście nie będzie wielkiego chaosu, bo oni potrafią grać i czekać na swoją kolej. Sesja przewidziana, no słuchajcie, no, rok temu graliśmy 3 godziny, a dwa lata temu 3 godziny, a rok temu graliśmy godzinę 20 minut, dlatego że bohaterowie bardzo szybko się spotkali. Dwie drużyny się spotkały, Krasnoludy i Krasnoludy Chaosu, była szybka po prostu jatka, i kiedy zwycięska drużyna wychodziła z jednego budynku, to po drugiej stronie już Karol i Kozioł czekali niziołkami z muszkietami, rusznicami i po prostu rozsiekali ich i właściwie było po zabawie. Wiecie co, ja nie za bardzo chcę mówić głośniej, bo żeby też oni mnie tam nie słyszeli. Więc potem postaram się mówić głośniej. Poza tym jesteśmy w knajpie, więc ja nie chcę też krzyczeć. Kto wymyślił moda? Słuchajcie, to jest wzięte z gry figurkowej. Figurkowa gra była Mordheim.
i tam właśnie tymi figurkami się latało. I ja nie grałem osobiście, miałem jakieś tam figurki niektóre do tego, ale nie grałem w Wartheima. Ale ja to poznałem w liceum, właśnie był mój licealny mistrz gry, zrobił coś takiego nam i to była strasznie fajna zabawa, ja potem co kilka lat to powtarzałem i teraz jednak troszkę bardziej rozwinąłem te wszystkie zasady. Nie, będzie cały film spokojnie, raczej nie będziemy tego, nie będę tego oddawał do udźwiękowienia i raczej będzie wszystko. Gracze zaczną wchodzić, jak tylko będą gotowi. Już przypominam, kto gra kim. Karol, poczekajcie, Karol i Lew, ja dlatego mówię ciszej teraz. Karol i Lew grają czarodziejami z kolegium. Josh i Kozioł grają Norsemenami. Słowik z Nikosem grają nekromantami. Co tu jeszcze piszecie? Okej, dobra, sobie, no czekamy. Czekamy, dobra, ja sobie też wszystko rozłożę. Co ja mam? Zobaczcie, ja mam tak. Mam mapkę z... Czekaj, ja wiem, w ogóle są problemy ze światem, proszę nie naczekajcie na to, nie jesteśmy u mnie w tym. Jest mapka moja przygotowana, są punkty ponumerowane, gdzie gracze, z której strony wejdą na tą planszę, a dodatkowo na planszy jeszcze mam literki, jakieś ciekawe spotkania, które można w ogóle, na które można natrafić. Grając. Będzie to nie tylko spotkanie graczy z graczami, jest mnóstwo innych frakcji. W sumie mam listę 50 losowych spotkań, co można wyrzucić. Właśnie 45 i 5 punktów to jest takich modyfikujących. Tu mam spotkanie na planszy, no i zwiad, tak? Co bohaterowie mogą się dowiedzieć. No plotki, niektóre są fałszywe, niektóre są prawdziwe, chociaż większość jest prawdziwa. A niektóre są fałszywe. To mam przygotowane. Czyli to pisałem. Kurde, strasznie zimno tutaj. Bestiariusz, Księga Magii, Księga Spaczenia, Krytyki z pierwszej edycji Warhammera. Gracze co będą robić, jak nie będą grali? Będą siedzieli sobie w sali, w głównej sali w karczmie i będą tam sobie pili piwo, rozmawiali albo grali sobie w jakieś karty, kości. Oni tam zawsze są, nie bójcie się, oni się nie nudzą wcale. Najczęściej Kozioł z Joshem gra w Magica. Pam. Dobra, słuchajcie, wiecie co? Zrobimy tak. Ja teraz to utnę, wyjdę do nich, zapytam się, czy wszystko jest ok i wejdziemy z powrotem. Dlaczego tak ucinam? Dlatego, że mi potem jest łatwiej i szybciej wrzucać te materiały na YouTube, dobra? Więc wyłączam, jestem dosłownie za 2 minuty.